Niestety w grudniu po raz kolejny nie potrafimy wygrać meczu w Lidze Mistrzów i to pomimo naszego prowadzenia nawet 3 bramkami. To jest coś niesamowitego. Na szczęście w Eredivisie wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Co prawda początkowe problemy i remis, ale później już mamy 3 zwycięstwa z rzędu. W ligowej tabeli po małych zawirowaniach i spadku na drugie miejsce ponownie powróciliśmy na fotel lidera. Po 16 kolejkach mamy 41 punktów i tylko jedno oczko przewagi nad Ajaxem. W Lidze Mistrzów niestety straciliśmy już szansę na awans do 1/8 finału. Po 6 kolejkach mamy tylko 5 punktów i jesteśmy na odległym 29 miejscu. Powracamy do Feyenoordu naszego Jurka. Przed nami niezwykle emocjonujący odcinek. To właśnie w tym odcinku zagramy jeden z 2 najważniejszych meczów całego sezonu. Chodzi oczywiście o wyjazdowe starcie z naszym największym i odwiecznym rywalem, Ajaxem Amsterdam. Ten mecz może wiele wyjaśnić. Ten mecz może być kluczowy w walce o tytuł mistrzowski. A poza tym rozegramy 2 spotkania w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan i z Paris Saint-Germain. Nie ma zatem czasu do stracenia. Zostaw tylko łapę w górę i startujemy. W kalendarzu mamy 1 stycznia. A tak więc otwiera się zimowe okienko transferowe, a wraz z nim, jak to zwykle, pojawia się szereg plotek z nim związanych, jak choćby ta, jakoby bylibyśmy zainteresowani 25-letnim środkowym obrońcą FC Porto, Dawidem Carmo. Ale od razu dementujemy, nie jesteśmy nim zainteresowani, a poza tym nas na niego nie stać. A w międzyczasie wyjaśniło się, z kim zagramy w 3. rundzie Pucharu Holandii. Będzie to starcie na naszym De Kuip z FC Groningen. A ten 2025 rok rozpoczynamy od meczu ligowego. To wyjazdowe starcie z SC Cambuur. To jeden ze słabszych zespołów całej Eredivisie. W tym momencie są na odległym 15 miejscu w tabeli. Tak więc jesteśmy zdecydowanym faworytem i naszym obowiązkiem jest tutaj zwycięstwo. No i mamy to zwycięstwo, choć wcale nie było tak łatwo, jak można się było spodziewać. Pomimo naszej olbrzymiej, wręcz przygniatającej przewagi, no liczba strzałów czy wysoki współczynnik XG tylko to potwierdza, wygrywamy zaledwie 2-1. Wynik tego spotkania otwarł w 22 minucie Artur, ale już 5 minut później gospodarze doprowadzili do wyrównania. Bramkę na wagę zwycięstwa dopiero w 72 minucie strzelił Elmas. No ale umówmy się, z tak słabymi zespołami chyba nie chodzi nam o takie wygrane. No nic, ale najważniejsze, że są 3 punkty, no i czekamy w tej kolejce na odpowiedź Ajaxu. A zawodnikiem tego spotkania z SC Cambuur oczywiście Elif Elmas, no powiedzmy sobie wprost, jego bramka uratowała nam komplet punktów. No niestety, możemy się łudzić, że Ajax gdzieś będzie gubił punkty, ale tak się nie dzieje. Tym razem wygrywa na wyjeździe z Utrechtem 2-0. No i tylko tego brakowało. Lutscharel Hertrauda podczas treningu nabawił się przepukliny pachwinowej, niezdolny do gry aż do 6 tygodni. No co prawda Hertrauda ostatnio nie jest może zawodnikiem wyjściowej jedenastki, no ale to i tak spore osłabienie. No i kolejna kontuzja. Tym razem nasz snajper wyborowy Junior Adamu naciągnął mięśnie przywodzicieli, niezdolny do gry do 5 dni, tak więc dość krótko, ale z tego nadchodzącego meczu ligowego ten uraz zapewne go wykreśli. A tymczasem na starcie tej 18 kolejki mamy olbrzymią sensację. Oto bowiem Ajax Amsterdam zaledwie remisuje 2-2 na wyjeździe z FC Emmen i to pomimo, że w tym meczu prowadził 2-0. Tak więc jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze. Mamy szansę odskoczyć od Ajaxu na 3 punkty. Ale żeby tak się stało, musimy wygrać w nadchodzącym spotkaniu z Vitesse Arnhem, tyle tylko, że to zadanie wcale nie musi być takie łatwe. Vitesse to nie jest słaby zespół, w tym momencie plasuje się na 7. miejscu w ligowej tabeli, ale przecież gramy u siebie, jesteśmy faworytami i to pomimo, że do tego meczu przystąpimy bez kontuzjowanych Hertraudy i Juniora Adamu. Okej, czas zatem na naszą wyjściową jedenastkę. W bramce oczywiście Bailo, dalej w obronie od lewej Dest, Arthur van Hekke-Foyth, na środku pomocy Mansfield McKennie, na lewym skrzydle Despodow, na prawym Walemark, na ofensywnym pomocniku w roli rozgrywającego Elmas, a na szpicy Moise Kean. No to co, panowie, do boju! No i tak to właśnie wyglądało. Strzelcami goli dla naszego zespołu byli kolejno Elmas, Kean, Kean, no i Elmas. Wygrywamy zatem pewnie i wysoko, aż 4-0, choć ten współczynnik XG dla naszego zespołu wynoszący 1,63 mógłby wskazywać, że nasza przewaga nie była aż tak duża. Nieważne. Najważniejsze, że w tym meczu Vitesse nie miało czego szukać, a nasza wygrana jest jak najbardziej zasłużona. Dopisujemy sobie zatem 3 punkty, no i po raz pierwszy w tym sezonie, będąc w fotelu lidera, odskakujemy od Ajaxu na 3 oczka. Teraz już tylko pozostaje to utrzymać. No właśnie, tylko dobre sobie.
A zawodnikiem tego meczu z Vitesse oczywiście Elif Elmas. 2 gole, asysta, ocena końcowa okrągła 9. No trzeba powiedzieć, że nasz ofensywny pomocnik reprezentacji Macedonii wygląda bardzo dobrze, wciąż się rozwija, no i do tego jest uniwersalny i wszechstronny. No powoli staje się gwiazdą naszego zespołu. Ten poprzedni sezon miał naprawdę dobry, ale ten obecny ma jeszcze lepszy. W 14 ligowych meczach ma już 6 goli, 2 asysty i średnia ocena 7,54. No oby tak dalej. Mamy pierwsze wyniki 19 kolejki, no i jak się okazuje, nie tylko my wypieprzyliśmy się na wyjeździe z FC Volendam. Podobnie skompromitował się PSV Eindhoven, który przegrywa z tym słabiutkim zespołem 0-2. Tak więc FC Volendam pogromcą wielkich tej ligi, no po prostu jaja. My na nasz mecz w ramach 19 kolejki Eredivisie jeszcze trochę poczekamy, bo wcześniej mamy spotkanie w Lidze Mistrzów. Na naszym De Kuip gościć będziemy wielki Inter Mediolan. To wiadomo, potentat włoskiej piłki. W ostatnich 4 sezonach dwukrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, choć ten ostatni sezon akurat był nieco słabszy. Według bukmacherów ten mecz zapowiada się na niezwykle wyrównany, ale co ciekawe, wcale nie jesteśmy bez szans na zwycięstwo. Trzeba tylko pamiętać, że jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanego Hertraudy, no i zawieszonego za kartki Timbera. Absolutną gwiazdą Interu jest 62-krotny reprezentant Italii, środkowy pomocnik Nicolo Barella. No parametry, umiejętności wybitne. Ale akurat on jest teraz kontuzjowany, tak więc niepotrzebnie sobie zawracamy nim głowę. Okej, czas na przygotowania taktyczne, no i lecimy. Jak wiadomo, Inter to wielka firma, dlatego ten mecz zagramy nieco ostrożniej, na mentalności standardowej. A jak będzie wyglądała nasza wyjściowa jedenastka? Jako że to mecz Ligi Mistrzów, no to do bramki powraca Majecki. Dalej w obronie od lewej Hansko, Artur, Van Hecke, Foyd, na środku pomocy Mansberg, McKennie, na lewym skrzydle Ruiz, na prawym Walemark, na ofensywnym pomocniku nietypowo Moder, a na szpicy Moise. No i już jesteśmy w szatni naszego De Kuip, menedżerem Interu, Lucien Favre. Wyjściowa jedenastka drużyny gości to gwiazdy światowego futbolu. No nic, grajmy, zobaczymy co potrafią. 21 stycznia, godzina 20, nasz stadion wypełniony po brzegi. Ten mecz cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, no w końcu nasi kibice nieczęsto mogą zobaczyć w akcji tak renomowany zespół jak Inter. A Inter w ustawieniu 4-2-4, na skrzydłach Pulisic i Rafa, w środku pomocy Hakan Çalhanoğlu, Brozović, na ataku Mir i Taremi. Skriniar przy piłce rozgląda się, podaje do przodu, Brozović na lewą stronę, Çalhanoğlu, dalekie zagranie w pole karne, tutaj Rafa ściga się z Hansko, wygrywa ten pojedynek, strzela tam Rafa Mir, ale chyba Majecki to obronił, brawo. Hansko wyprowadza piłkę z naszej strefy obronnej, podanie do Ruiza, ten przyspieszył wzdłuż bocznej linii boiska, zgubił rywala, ładnie podanie na prawą stronę, jest tu Mansberg, zatrzymał akcję, dalekie zagranie w pole karne, Kinson na sam z bramkarzem, strzela, trafia w słupek, no coś niesamowitego, ale pech. Rzut wolny dla naszego zespołu, no piłka ustawiona idealnie na środku przed polem karnym, no to jest szansa na gole, Moder, mocne uderzenie niestety nad poprzeczką, no szkoda. No i to jest koniec pierwszej połowy, no trzeba sobie powiedzieć, że jakieś wielkie widowisko to nie było. Co prawda mieliśmy sytuacje bramkowe, no ale wynik wciąż jest 0-0. No zobaczymy, jak będzie wyglądała druga odsłona tego meczu. Bastoni rozpoczyna konstruowanie akcji swojego zespołu, Çalhanoğlu, podanie do przodu, Rafa Mir, dalekie, diagonalne zagranie, jest tutaj Rafa, no niebezpieczne. Się strzela, Majecki przerzuca piłkę, brawo. Bastoni, ale trochę taki niezdecydowany. Moder skutecznie odbiera mu piłkę, już na pełnej szybkości pędzi w kierunku pola karnego Interu. Ładne zagranie na lewą stronę, Ruiz, Moisekin, ależ nożycami się złożył, przepiękne, no fenomenalne uderzenie, piłka ląduje w bramce, no Perez absolutnie bezradny przy tym strzale, 62 minuta, wychodzimy na prowadzenie, 1-0. Rzut wolny dla naszego zespołu, Ruiz do środkowej w pole karnej Interu, niestety goście wybijają, pierwszy do piłki dopadnie Rafa i rozpoczyna kontrę swojego zespołu. Dalekie zagranie na wolne pole, ależ Mahdi wychodzi sam na sam z Majeckim, to będzie wyrównanie, nie, Majecki górą, no wielkie brawa. Nasz golkiper rozpoczyna grę spod własnej bramki, daleki wykop na połowę przeciwnika, ale chyba stracimy, nie, Moisekin opanował piłkę, wycofuje Moder, zagranie w pole karne, Walemark strzela, Perez broni jakoś ekwilibrystycznie. Przy piłce Rafa, Inter próbuje ataku prawym skrzydłem, Dumfries rozpędzony wzdłuż bocznej linii boiska, Rafa w polu karnym przedziera się, strzela z ostrego kontra, Majecki broni. Mansberg przy piłce, ładne prostopadłe zagranie w pole karne, jest tutaj Ruiz pod linii końcowej, płaskie dośrodkowanie, a tu Moisekin był tu, gdzie być powinien, z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki, a my w 78 minucie podnosimy prowadzenie na 2-0, no jest pięknie. To już 88 minuta, robimy podwójną zmianę, boisko opuszczają nasi zawodnicy z prawej flanki, a więc Walemark i Juan Foyt, w ich miejsce Kirill Despodow i Serginho Dest.
No i to jest koniec tego spotkania. Wygrywamy z wielkim Interem Mediolan na naszym The Quip 2-0. Po dwóch golach Moise Kina przy obu tych trafieniach asystował Daniel Ruiz. No przed tym meczem eksperci spodziewali się wyrównanego meczu. No i taki rzeczywiście on był, choć ostatecznie byliśmy nieznacznie lepsi. Współczynnik XG dla naszej ekipy 2,48 wobec 1,95 dla Interu. Tak więc goście mieli szansę na bramkę, ale dzisiaj fantastyczne zawody rozegrał nasz bramkarz Majecki i to on uchronił nas od straty gola. Po tym zwycięstwie awansowaliśmy na 20 miejsce, no a Inter spadł na 9. Ajax również wygrał swój mecz, tyle że z Zurichem, a z Zurichem to wygrałby każdy. W poprzednim sezonie, jak pamiętamy lub też nie, wygrywaliśmy z wielkim Manchesterem United czy też nie mniejszym Juventusem Turyn. W tym sezonie naszą ofiarą padł Inter Mediolan. No jest moc. Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Interu Lucien Favre przyznał, że ta porażka pokazała im miejsce w szeregu. Zgadzamy się w całej rozciągłości. A zawodnikiem tego spotkania z Interem, co ciekawe, nie został autor dwóch goli, a więc Moise Kean, a Daniel Ruiz, który zaliczył asysty przy tych trafieniach. Nasz sympatyczny 23-letni ofensywny pomocnik z Kolumbii jest zawodnikiem dość dobrym, no wciąż się rozwija, a jednak w naszym zespole jest wykorzystywany tylko w systemie rotacji. Zresztą jak się okazuje, jego droga do reprezentacji Kolumbii jest również odległa. Zarówno poprzedni sezon, jak i ten obecny grał dość przeciętnie, ale kupiliśmy go za zaledwie 1,5 miliona euro, tak więc nie jest źle. A tymczasem mamy uroczyste losowanie ćwierćfinału Pucharu Holandii. Co prawda jeszcze nie graliśmy trzeciej rundy, ale jeśli w niej wyeliminujemy FC Groningen, no to zagramy. Uwaga, uwaga. No i wszystko jest już jasne z FC Twente. No i w końcu nadeszła wiekopomna chwila. Mecz, na który wszyscy czekamy. Mecz, który wiele wyjaśni, po którym zwyczajnie będziemy mądrzejsi. W końcu mecz, który w perspektywie całego sezonu może zadecydować o mistrzostwie Holandii. Gramy oczywiście z naszym największym i odwiecznym rywalem, Ajaxem Amsterdam. To spotkanie wyjazdowe i co zrozumiałe, to gospodarze są tu zdecydowanymi faworytami, ale my tak łatwo się tu nie poddamy. Będziemy walczyć przynajmniej o remis. W składzie Ajaxu zabraknie zawieszonego na ten mecz Daleya Blinda. Poza tym Mohamed Kudus i Calvin Basie są na zgrupowaniach swoich reprezentacji. W naszych szeregach zabraknie tylko kontuzjowanego Lutscherella Hertraudy. Co ciekawe, pomimo tylu topowych nazwisk w składzie Ajaxu, gwiazdą drużyny z Amsterdamu jest Jurrien Timber, a więc brat naszego Quintena Timbera. No, trzeba przyznać, że nawet podobni właściwie to nawet jak dwie krople wody, przy czym nasz Quinten bardziej opalony, ale też jest zdecydowanie słabszy, niestety. A na przedmeczowej konferencji prasowej nasz Jurek w dość bezpośrednich słowach podsumował menedżera Ajaxu, że ten nie jest typem wojownika. Tak więc wojna na słowa już się rozpoczęła, czekamy na tą na murawie boiska. Zarówno nasz zarząd, jak i kibice spodziewają się, że ten nadchodzący mecz z Ajaxem zakończy się remisem. No to nie byłby zły wynik. Okej, czas na przygotowania taktyczne. Wiadomo, przed tak ważnym starciem wszystko musi być dopięte na ostatni guzik i zgadzać się na tip-top. Zagramy trochę ostrożniej na mentalności standardowej. A jak będzie wyglądać nasza wyjściowa jedenastka? W bramce oczywiście Bailu, dalej w obronie od lewej Hansko, Arthur van Hecke, Dest. Na środku pomocy Mansfergi McKennie, na lewym skrzydle Despodov, na prawym Walemark. Na ofensywnym pomocniku w roli rozgrywającego Elmas, a na szpicy nasz snajper wyborowy, nasze żądło Junior Adamu. No już jesteśmy w tych ultra nowoczesnych szatniach Johan Cruyff Arena. Wyjściowa jedenastka Ajaxu to przede wszystkim bardzo mocne nazwiska w formacji ataku. Dusan Tadić, Lucas Ocampo, Steven Bergwijn, no i oczywiście Mauro Icardi. No będzie niezwykle ciężko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. 25 stycznia, godzina 20, Ajax w ustawieniu 4-3-3. W środku pomocy Tadić i Nico, na skrzydłach Bergwijn i Ocampos, a na szpicy oczywiście Icardi. No wydaje się, że gdyby tylko wytrzymać ten napór i atak Ajaxu, no to powinno być dobrze. Sami z przodu może coś strzelimy. No zobaczymy. No i tabela redywizja. Tutaj mamy tyle samo punktów co Ajax, przy czym zagraliśmy jedno spotkanie mniej. Timber podaje do przodu, Ocampos atakowany przez Hansko, Nico na prawą stronę, Sanchez zagranie wzdłuż bocznej linii boiska, Ocampos ma sporo miejsca, zagranie w pole karne i Icardi płaski, mocny strzał po długim słupku. Niestety, Bailo nie sięgnął tej piłki, no długo nie wytrzymaliśmy, 9 minuta, przegrywamy 0-1. Rzut wolny dla naszego zespołu, Despodov strzela mocno, podkręcona piłka niestety nad poprzeczką.
Rzut wolny z podbocznej linii boiska, Despodów, miękka wrzutka w pole karne, niestety goście wybijają, piłkę zbiera McKennie, zagranie do przodu, jest tutaj Walemark, walczy z rywalem, przedziera się, wpada w pole karne, rozpędzony, strzela pięknie pod poprzeczkę, ale zaskakujące to uderzenie, bramkarz na kolanach odprowadził piłkę wzrokiem, a my w 38 minucie doprowadzamy do wyrównania, mamy 1-1. Romo rozpoczyna akcję ofensywną Ajaxu, Niko podanie na prawą stronę, ale Despodów przecina to zagranie, McKennie, ruszamy z szybkim kontratakiem, Despodów w polu karnym strzela. Nie, zablokowany McKennie, jeszcze uderzenie gdzieś tam z 15 metra, coś niesamowitego, piłka wpada przy samym słupku, Flecken skoczył, ale nie sięgnął tego, 39 minuta, mamy 2-1. No i to jest koniec pierwszej połowy, no coś niesamowitego, pomimo że od 9 minuty przegrywaliśmy, to ostatecznie do szatni na przerwę schodzimy prowadząc 2-1, no ale powiedzmy sobie szczerze, no ten wynik jest zasłużony, no przecież jesteśmy zespołem lepszym, no przynajmniej jak na razie, oddajemy więcej strzałów celnych, no i współczynnik XG jest bez porównania wyższy dla naszej ekipy, 1,20 wobec zaledwie 0,36 dla gospodarzy, no oby tak dalej, a będziemy świętować. Van Hekej, wychodzimy z własnej strefy obronnej, Elmas na prawo, Walemark łamie akcję, no ale niestety traci piłkę, Tadić, Icardi, Berghaus, już rusza Ajax z szybkim atakiem, no musimy się cofać, no robi się niebezpiecznie, podanie w pole karne, Icardi z takiego bliska, Bailo broni, brawo. Rzut wolny dla naszego zespołu, gdzieś tam na 25 metrze do piłki podchodzi Despodów, mocne uderzenie i piłka ląduje gdzieś tam przy spojeniu w bramce, ależ niesamowite, coś przepięknego, ależ uderzenie, no stadiony świata, Flecken nie miał szans tego bronić, 50 minuta, 3-1. Ależ mamy wynik, no po prostu marzenie, ale już Ajax atakuje, Icardi z lewej strony naszego pola karnego, dośrodkowanie, Niko z voleja z ponad 20 metrów, Bailo, ależ przepiękna parada. Bailo rozpoczyna grę spod własnej bramki, krótko, Artur do przodu, ale fatalne to podanie, Bergwijn przechwytuje, jest już w naszym polu karnym pod linią końcową, zrobił kółeczko, płaskie dośrodkowanie, Icardi dokłada tylko nogę, no niestety, 75 minuta, Ajax zmniejsza straty, 2-3. Despodów na lewym skrzydle, Mansfert, McKennie, no jesteśmy pod pressingiem rywali, wycofanie, Van Hekken, no trochę uspokoić, niedokładne podanie, no fatalnie, Icardi przechwytuje, Bergwijn, Icardi, no robi się niebezpiecznie, strzela, Bailo wyciągnął się jak długi, no i niestety, 79 minuta, mamy remis 3-3. No coś nieprawdopodobnego, no mieliśmy taki wynik, a teraz wszystko się rozwaliło, ale to nic, bo Ajax rusza do kolejnego ataku, Bas na prawym skrzydle, ma trochę miejsca, zagranie do Berghausa, ten jest w polu karnym, Icardi strzela, no nie, to jest po prostu niewiarygodne, piłka wpada między słupkiem, Bailo się tutaj chyba jednak nie popisał, no chyba można to było bronić, 80 minuta, przegrywamy 4-3. No to się wierzyć nie chce, no to się nie dzieje naprawdę, no wydawało się, że ten mecz mamy pod kontrolą, że zmierzamy po zwycięstwo, a tymczasem my to po prostu przegramy. No nic, trzeba zrobić jakieś radykalne zmiany, boisko opuszcza trzech zawodników, będą to Hansko, Elmas i Adamu, w ich miejsce Foyt, Ruiz i Keane. No i ruszamy do ataku, no bo co nam pozostało? To już doliczony czas gry, a jak dalej przy piłce i na dodatek w ataku, tak więc trzeba się pogodzić niestety z porażką, coś nieprawdopodobnego. Lelo jeszcze z lewej strony, wrzutka, Icardi jeszcze, Bailo tutaj broni, Foyt wybija. No jeszcze mamy rzut rożny dla Ajaxu, Lelo, ostra centra w nasze pole karne, ale wybijamy niestety, Lelo zbiera ponownie piłkę, mija tu jednego z naszych zawodników, płaskie dośrodkowanie, Icardi dokłada tylko nogę, no i tym samym w 94 minucie ustala chyba już wynik tego spotkania na 5-3, a sam kompletuje 5 trafień. No i po wszystkim to jest koniec, no wciąż nie możemy dojść do siebie po tym, co tu się dzisiaj właściwie stało. No nie możemy w to uwierzyć, jak to jest możliwe, że my ten mecz przegraliśmy? Przecież my tu prowadziliśmy 3-1, żeby ostatecznie przepieprzyć 3-5. No ale znowu cała linia obrony zawaliła to spotkanie, szczególnie dwóch środkowych obrońców, Artur i Van Hekken, no bo przecież to po ich błędach, po ich stratach padły kluczowe dla przebiegu całego tego meczu bramki numer 2 i 3 dla Ajaxu, a później to wiadomo, to już się wszystko rozsypało jak domek z kart. Do tego wszystkiego 5 goli aplikuje nam jeden facet, Mauro Icardi. No to są po prostu jaja. Stała się zatem rzecz najgorsza z możliwych, bo nam tego meczu po prostu nie wolno było przegrać. Ajax w tym momencie odskakuje na 3 punkty. My oczywiście mamy jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania, ale nawet jeśli wygramy, to i tak pozostaniemy na miejscu drugim, ponieważ liczy się bilans bramkowy, a ten Ajax ma po prostu kosmiczny. Ajax zdobywa w meczu thrillerze więcej bramek niż Feyenoord. No powiedzmy sobie szczerze, no takiego horroru to myśmy jeszcze nie zagrali. Zapewne już nie zagramy. Ten mecz przejdzie do historii.
No właśnie, dobre, kandydat na zawodnika tygodnia. No a mógł być ktoś inny? Facet, który nam w jednym meczu strzelił aż 5 goli? No i rzeczywiście, ten Icardi pomimo 31 lat na karku, no wciąż wygląda bardzo dobrze. No te parametry fizyczne może nieco słabsze, ale to wykańczanie akcji czy opanowanie, no po prostu miażdżą. No i rzeczywiście w 13 meczach ma już 19 goli. Chyba idzie po tytuł króla strzelców. Na dodatek niewykluczone, że poprowadzi Ajax do kolejnego mistrzostwa. Po tych ciężkich batach z Ajaxem w lidze, teraz zapewne czeka nas nie mniejszy łomot w Lidze Mistrzów. Gramy bowiem na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Wiadomo, PSG to hegemon francuskiej piłki, choć co ciekawe, w ostatnim sezonie nawet nie sięgnął po tytuł mistrza kraju. Jednak z naszego punktu widzenia to i tak jest bez znaczenia. Jedziemy do Paryża w roli totalnego kopciuszka, co najwyżej prosić o najmniejszy wymiar kary. Jedyne pytanie, jakie możemy sobie zadawać, to jak wysoko ten mecz przegramy. Jeszcze taka mała dygresja do tej wtopy z Ajaxem. Skoro Mauro Icardi strzelił nam 5 goli, to ile może nam dupnąć ten gentleman? Pytanie otwarte. A tymczasem mamy już pierwsze wyniki tej ostatniej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Ajax wygrywa u siebie z Olympiakosem 2-0. PSV Eindhoven natomiast przegrywa na wyjeździe z Lewski Sofia aż 1-4. No co za wstyd. Okej, czas na ustawienia taktyczne przed tym meczem z PSG. Zagramy odważnie na mentalności standardowej, bo wydaje się, że gdybyśmy przeszli na ostrożną albo bardziej defensywną, to kto wie, może w tym meczu nie wyszlibyśmy nawet z własnej połowy, a może nawet i z własnego pola karnego. A tak, no to zobaczymy. Jako że to mecz Ligi Mistrzów, to w bramce zagra Majecki, a na ataku tym razem wystąpi Moise Kean. No to cóż, sprawdźmy, jak wysoka porażka nas czeka. 1-4 oczywiście wynik nie jest niski, ale w gruncie rzeczy wcale nie było aż tak źle, jak mogłyby na to wskazywać rozmiary porażki, szczególnie gdy popatrzymy na statystyki za to spotkanie. Oddaliśmy identyczną liczbę strzałów co PSG, 19. Współczynnik XG dla naszej ekipy nieznacznie niższy, 2,22 wobec 2,76 dla gospodarzy. Naprawdę dobre zawody rozegrał autor gola Moise Kean, a także Wallemark, który asystował przy tym trafieniu. Niestety po raz kolejny cała nasza linia obrony dała dupy, szczególnie Van Heke i Majecki, którzy kończą ten mecz z notą 6-2. Dramat. W kalendarzu mamy 31 stycznia, tak więc przed nami ostatni dzień zimowego okienka transferowego. Tymczasem nasz Jurek jak do tej pory nie przeprowadził żadnego transferu. Oczywiście mamy tutaj szereg plotek na czele z tą, jakoby bylibyśmy zainteresowani ściągnięciem ofensywnego pomocnika Borussii Mönchengladbach Christiana Tornstveda. No i rzeczywiście ten reprezentant Norwegii jest dość ciekawym zawodnikiem, no umiejętności mu odmówić nie można. No pytanie tylko, czy jest wart wyłożenia teraz 16 milionów euro? No może niekoniecznie. A tymczasem nasz menedżer przeprowadza zupełnie inny transfer. Na zasadzie wypożyczenia ściągamy zawodnika Chelsea Londyn, to Karnejczuk Fumeka. Co ważne i warte podkreślenia, za to wypożyczenie nie będziemy płacili złamanego eurocenta. Ten 21-letni reprezentant młodzieżowej kadry Austrii jest niezwykle uzdolnionym środkowym bądź ofensywnym pomocnikiem, ale już wygląda naprawdę solidnie. No i liczymy, że nawiąże współpracę z naszym reprezentantem Austrii, również czarnoskórym juniorem Adamu. Tym samym zimowe okienko transferowe się zamkło. W Holandii było raczej spokojne, bez większych fajerwerków. PSV pozbyło się jakichś dwóch zawodników, ale to raczej bez większej straty dla swojego zespołu. Ten styczeń 2025 roku był miesiącem grozy. Co prawda w Lidze Mistrzów dość sensacyjnie wygrywamy na własnym stadionie z Interem, ale oczywiście już przegrywamy na wyjeździe z PSG. W Eredivisie mamy dwa zwycięstwa, ale ponosimy ciężką, druzgoczącą klęskę z Ajaxem, która kto wie, czy nie odbije się nam czkawką w walce o tytuł mistrza. Bo co prawda wciąż mamy do rozegrania zaległe spotkanie, ale tak jak już wcześniej było wspomniane, nawet w przypadku zwycięstwa wciąż będziemy tkwić na drugim miejscu. No a w Lidze Mistrzów? No cóż, zajęliśmy najgorsze możliwe miejsce, bo 25, a więc tuż za strefą barażową. To już lepiej było przegrać wszystkie te mecze, skończyć na ostatnim miejscu i byłby święty spokój. To wszystko w tym odcinku, już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym to powoli będziemy zmierzać już w kierunku końca sezonu. No wciąż jesteśmy w walce o tytuł mistrza, no tyle tylko, że ta rywalizacja z Ajaxem to jest trochę jak kopanie się z koniem, dosłownie. Na koniec gorąco zachęcam do subskrypcji kanału tych wszystkich, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali. Łapka w górę i komentarz również mile widziana dla przysłowiowych zasięgów. Pozdro, dozo, hej!